Zmiany. Z okazji nadchodzących świąt dostałem od Mikołaja filmową kamerę. Jasne, mogłem was okłamać, że to elfy przyniosły, ale postanowiłem powiedzieć prawdę. To od Mikołaja. Ta kamera to jak na razie tylko golasek. Ubierzmy ją trochę. No i z tą kamerą wiąże się pewna ciepła, świąteczna historia. Nie da się jej opowiedzieć, musicie ją zobaczyć. Gotowi? Powiedz mi, Mariola, jak ty sobie tutaj beze mnie radzisz? Lepiej niż z tobą. Postanowiłem, że zrobię Marioli niespodziankę i zabiorę ją na jakieś zakupy. O, tu mam nawet jeszcze piątaka. Kupię ci coś wyjątkowego. Aha, Mariola mieszka teraz w nowej, ekskluzywnej dzielnicy Bostonu. Niewiele osób jest w stanie pozwolić sobie tam na czynsz. Piękna okolica, Mariolko. Naprawdę śliczna. Szali Louis Vuitton, torebka od Prady, buty Dolce & Gabbana. Nie tak jak z tobą, biedaku. Spójrz, Mariolko, Lincoln. Kiedy ostatni raz byłaś w Lincoln? Przybij pieroga. Powiedzieć ci coś? No mów. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest SpaceSend. Aplikacja, za pomocą której wysyłam pieniądze z jednego końca świata na drugi koniec świata dosłownie w kilka minut. Z tej racji, że dosłownie każdy mój znajomy i każdy członek rodziny gdzieś wyjechał przez ostatnie 15 lat, pieniądze wysyłałem do każdego zakątka świata. Tradycyjny przelew bankowy za każdym razem wygląda tak samo. Podaj konto odbiorcy w standardzie IBAN. Wybierz termin przewalutowania. Zaznacz, kto pokrywa koszty przelewu. Ty czy oni? Przelewik ma być drogi czy bardzo drogi? No i SpaceSend to aplikacja, która pozwala dokonać przelewu do ponad 100 krajów w zaledwie kilka minut. I za każdym razem jasno i wyraźnie informuje mnie, ile pieniędzy dostanie odbiorca, po jakim kursie zostanie przeliczona waluta i ile dany przelew będzie kosztował. Teraz, kiedy idą święta, prezent za granicę przesłać można na dwa sposoby. Albo korzystając z aplikacji wykonać super szybki przelew, albo płacąc za zakupy online wielowalutową wirtualną kartą SpaceSend. Karta jest oczywiście za darmo, a podłączenie jej pod dowolną walutę trwa dosłownie sekundę. No może dwie sekundy. No więc jeśli tak jak ja przelewacie jednak trochę tych pieniędzy pomiędzy krajami albo po prostu macie za granicą kogoś, kogo konto warto zasilić jakimiś pieniędzmi, to myślę, że aplikacją SpaceSend warto się zainteresować. A jeśli dodatkowo wejdziecie w link w opisie i przy rejestracji podacie hasło zmywak free, to trzy pierwsze przelewy wykonacie za darmo. Link do aplikacji grzecznie czeka w opisie. Ta, patrz jakie fajne kłódeczki. To jest moja i Mustafy. No więc czym będziemy kręcić YouTube w 2023? Założę się, że tym. Pod warunkiem, że uda mi się to uruchomić. Bo jak na razie ja do tego mówię, a to nie odpowiada. Kochanie, miłość polega na tym, że ja mówię do ciebie i ty mówisz do mnie. Pamiętasz tego Rika? Tego, co mówiliśmy, że on każdą imprezę potrafi ożywić? On człowieka ostatnio rozjechał. Jesteś skończonym idiotą. Patrz, jakie gwiazdeczki, chodź, zrobię ci trochę zdjęć na Instagrama. Tylko nie waż się w tym roku dawać mi kolczyków na gwiazdkę, bo już mam dosyć tego taniego gówna, które dostaję co roku. Oj, zobacz, i to jest ryneczek. To jest Wielka Brytania. Chociaż raz powinien wyjechać do dużego miasta, zobaczyć, czym jest prawdziwy rynek. Korzystając z okazji, zobaczmy sobie, jak szybki jest dzisiaj internet w Lincoln. Nie chcę do Primarka, tylko ten Primark, Primark i ciągle Primark. Nie ma innych sklepów. Primark. Sklep dla ludzi z podstawowym niepełnym. Mariola, nie chcę tu być. Trzeci rok chodzisz w tym samym.
spodnie dla ciebie z przeceny. Słuchaj, nowy obiektyw, tak, ale spodnie, nie. Ale z przeceny. A no chyba, że. Na kilka dni przed nagraniem tego filmu kupiłem sobie obiektyw. Rola faceta w Primarku to jak przyczepa do ciężarówki. To jakie milutkie. Weź, bo puder cały na tym zostawisz. Straszne. Czekaj, bo widzę to u każdej brytyjskiej babki. Zawsze chciałem sprawdzić, czy jest prawdziwe. Prawdziwe. Ten moment, kiedy facet wychodzi z Primarka, to tylko faceci zrozumieją. Powiecie, że smutne w sumie te świąteczne zakupy z Marioną, ale to nieprawda. Były też dobre chwile. O, zobacz, tu jest ten słynny ryneczek w Lincoln. Stawiam grzańca. Lepiej alimenty na dzieciaka zapłać. Zły przykład, jeszcze raz. Na zakupach świątecznych z Marioną były również miłe chwile. Co byś chciała na gwiazdkę? Tylko tak... Szczerze. Tak szczerze? No. To żebyś przestał dzwonić. A to? To się nagrywa. Aha. O, jakieś tam miłe chwile na pewno były. O, Mariola, będziesz zadowolona z tego, co ci kupiłem. Zmieściłeś się w 10 funtach? I po całym dniu zakupów mamy to! Na pewno Mariolka się ucieszy. Dużo nie wydałem. Zaoszczędziłem jeszcze 24 funty. Kolczyki. W komentarzu możecie napisać, czy wam się podobają. Wesołych świąt, Mariolko! Masz! Co to jest? Kolczyki. To gówno? Co to jest? Jak gówno? Ty widzisz ten rozmiar? Co to jest? Z cyrkonią? To drogie kolczyki są. No widzę. Ile dałeś? 3 dychy? 25. No, wstać se w dupę. Powiem nieskromnie, że spodziewałem się takiego prezentu od Marioli, dlatego pomyślałem, że mój prezent dla niej będzie równie dobry. Ty też masz. Co to jest? Co to jest? Kamera. Pff, weź. I co ja mam z tym robić? Co to robi? To guziki ma. Dupę sobie nagraj. I tak oto w moim życiu pisanym przez RZ pojawiła się filmowa kamera. Tylko powiedz mi, dlaczego ty nic do mnie nie mówisz? O! Nie, zaraz! Nagrywa! Ty, Mariola, nagrywa! Patrz, nagrywa! Ja! Mariolko, ja poważnie pytam, co to jest? Prezent od Mustafy, żebyś się w końcu od nas odpierdolił.